Szanowny panie, zdrowie pani jest bezcenne, podobnie jak czas. Do ginekologa chodzimy na badania m.in. szyjki macicy, dlatego że nie każda zmiana na szyjce macicy to jest rak. Po pierwsze, trzeba wykrywać zmiany najchętniej przedrakowe, takie, które gwarantują wyleczenie, nie tylko wyleczenie choroby, ale zachowanie również narządu rodnego i zachowanie płodności. Zatem czas ma kolosalne znaczenie. Im wcześniej zgłosimy się do ginekologa, tym lepiej, dlatego że możemy wdrożyć metody zachowawcze, niekoniecznie operacyjne, a jeżeli już mamy rozpoznaną zmianę przedrakową albo raka, wczesne wykrycie daje gwarancję wyleczenia. Zmiany prekursorowe w obrębie szyjki macicy, a więc zmiany poprzedzające raka, rozwijają się w obrębie narządu rodnego u kobiety od kilku do kilkunastu miesięcy, a nawet do kilku lat. Wirus brodawczaka ludzkiego, który jest odpowiedzialny za 100% zachorowań na raka szyjki macicy, jest związany z aktem seksualnym u człowieka. Zatem starając się o dzieci, rozpoczynając relacje z drugim człowiekiem, jesteśmy narażeni na zakażenie wirusa HPV. Nie każde zakażenie wirusem HPV będzie skutkować rozwojem raka szyjki macicy. Ale ponieważ nie wiemy, które zakażenia skończą się procesem nowotworowym, a które nie, zatem warto diagnozować się co roku, warto wykonywać badanie cytologiczne, warto wykonywać badanie w kierunku HPV, aby zapobiec rozwojowi tego najgorszego powikłania, popularnego zakażenia HPV, jakim może być rak szyjki macicy. Im wcześniej wykryjemy jakąkolwiek chorobę, tym większa szansa na pełne wyleczenie. Dotyczy to również raka szyjki macicy. Cytologia oraz badanie HPV mają za zadanie wykrycie raka we wczesnej postaci, a jeszcze lepiej wykrycie zmian prekursorowych, zatem zmian przedrakowych, tzw. HASIL. Wykrycie zmiany HASIL spowoduje, że lekarz prowadzi odpowiednie leczenie, które gwarantuje pełne wyleczenie oraz zachowanie funkcji rozrodczych. Najlepiej chodzić do lekarza regularnie, co roku, w rocznicę swoich urodzin. To jest dobry niemiecki zwyczaj. Warte są panie tego, żeby zadbać o siebie i wtedy możemy wykryć zmiany, które nie dają jeszcze żadnych objawów. Zatem zmiany w obrębie szyjki macicy mogą nie dawać żadnych objawów, ale powinny nas zaniepokoić nieregularne krwawienia, upławy, stany zapalne w obrębie narządu rodnego oraz tzw. plamienia kontaktowe, czyli plamienia po badaniu ginekologicznym, plamienia po higienie intymnej, plamienia po stosunku oraz nieokreślone bóle w narządzie rodnym. Zdrowie jest bezcenne oraz zapobieganie jest ważniejsze i bardziej skuteczne niż leczenie. Zatem cytologia, badanie w kierunku wirusa HPV, może zapobiec rozwojowi raka, może ustrzec panie przed tą śmiertelną chorobą. Wirus HPV, z angielskiego Human Papilloma Virus, jest wirusem brodawczaka ludzkiego, jest popularnym wirusem występującym u ludzi i wiemy, że typy o wysokim potencjale onkogennym, są takie typy 16, 18 i wiele innych, mają związek z nowotworzeniem w obrębie szyjki macicy. Wirus HPV jest z ludźmi od setek tysięcy lat, odkąd istnieje gatunek Homo sapiens. A dzięki pracom profesora Haralda Zurhausena, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny z 2008 roku, wiemy, że wszystkie przypadki raka szyjki macicy u kobiet poprzedzone są przewlekłym, transformującym zakażeniem wirusa HPV. Zatem elementem profilaktyki pierwotnej byłoby szczepienie dziewczynek przed okresem adolescencji przeciwko wirusowi HPV. Szczepienie przeciwko HPV jest elementem profilaktyki pierwotnej raka szyjki macicy. Badanie screeningowe, czyli cytologia, badanie w kierunku wykrywania wirusa HPV, to jest tak zwana profilaktyka drugorzędowa. Mało kto zdaje sobie sprawę, że leczenie chirurgiczne, chemioterapia, radioterapia, a nawet chemioterapia paliatywna, to też profilaktyka, tylko profilaktyka trzeciorzędowa. Jestem gorącym zwolennikiem szczepień, zarówno w okresie dziecięcym, jak i w okresie dojrzałości. Jak panie wyjeżdżają na zagraniczną wycieczkę, na Malediwy, do Afryki, szczepią się panie. Dlaczego nie zadbać o swoje zdrowie? Mamy szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. Tak, jest to jedna z pierwszych szczepionek przeciwko rakowi. Zatem szczepienie osób, które są narażone na zachorowanie na raka szyjki macicy, a wszystkie panie, które mają
szyjkę macicy i macice są narażone na rozwój raka szyjki macicy, powinny skorzystać z tej opcji. Jest to element profilaktyki pierwotnej. Alternatywą dla szczepienia jest unikanie współżycia. No ale gdyby nie było współżycia, nie byłoby dzieci, nie byłoby gatunku ludzkiego, a ja jako ginekolog byłbym bezrobotny. Zdrowie pań jest bezcenne, zdrowie kobiet, zdrowie przyszłych mam, zatem dbanie o higienę intymną, dbanie o zdrowie reprodukcyjne, dbanie o cytologię jest zasadnicze dla przetrwania gatunku ludzkiego. To panie są mamami, to panie współżyją po to, żeby mieć między innymi dzieci, a jak wiemy, cytologia, badanie w kierunku HPV, szczepienie przeciwko HPV może uratować nie tylko życie, ale może uratować również funkcje rozrodcze naszych pań.